Siemanko mordeczki, z tej strony Zombiaczek. Witam was w kolejnym odcinku na moim kanale z Bity Rzucakami. Mogę powiedzieć już na samym starcie, że jest to jeden z najlepszych w historii odcinków, które dotychczas powstały. Jest nim wbita do gildii Campera, z której zdobyliśmy moją trofeum, które oni po prostu chyba uznawali to za trofeum, bo była moja główka i coś tam napisane, już nie pamiętam dokładnie co. Oraz wbita do chyba najlepszej gildii na tej edycji, która po prostu istnieje. Znaczy... istniała, po prostu tak powiedzmy, bo zabraliśmy mi wszystkie temy. Także oglądajcie odcinek do końca, bo myślę, że warto. W tym odcinku możecie także wygrać premkę, ale pod jednym warunkiem. Jeśli dobijecie 1000 łapek i napiszecie w komentarzu swój e-mail wraz z jakimś fajnym wierszykiem. Osoba, która chce wygrać premkę, musi subować kanał, łapkować oraz najlepiej, żeby dzwoneczkowała, żeby wiedziała, kiedy są live'y oraz nowe filmy. No i co? Osoba, która wygrała premkę z poprzedniego odcinka, jest jej nick, znaczy nick, screen komentarza po prostu w opisie. Chciałbym także pozdrowić te osoby, które pomogły mi w zbieraniu rzucaków na ten odcinek, bo prawie zużyłem ich dwa staki, bo wbijałem do różnych gildii, ale nie wszystkie są na nagraniu, także dziękuję im bardzo. Te osoby po prostu się wyświetlają teraz na ekranie. No i wbicie także na kanał do mojego grafika, który jest w opisie, więc co? Zapraszam już was do oglądania tego odcinka. No i elo, pozdro! Na początku chciałem jeszcze poprzeprosić za to, że powiedziałem, że Gildia Campera będzie jako druga na odcinku, S jako pierwsza, ale jest to spowodowane właśnie tym, że chciałem, żebyście po prostu zobaczyli tą wbitę do Gildii Campera jako pierwszą na odcinku, także ja już was zapraszam do oglądania i piona! Dobra mordeczki, my już jesteśmy tutaj pod drugą gildią, teraz do mnie dołączył Sekty. Sekty, przywitaj się tu do mnie. No, dzień dobry. No i tak sobie biegłem przez mapę i patrzę, wkraczam po prostu na teren gildii WK, wpisuję WK, a tutaj widzowie Campera, więc stwierdziłem, że kurde, Camper tyle razy nam na live'ie po prostu przebijał gildii, więc musimy mu się za to odwdzięczyć. W takim razie, no co, cykamy tej perełki po prostu, nie? Dawaj, tak, lecimy. No. Gdzie to, gdzie jest, czekaj, wbijamy tutaj? Ile ma? Jednostroniarkę mam tutaj tylko. Ta gitara. I mam nadzieję, że zostawiliście tej łapkę w górę już po tych 8 minutach filmu, około czy tam 9. Ej, czy to już jest wbita do jego kuboida? Nie, no nie. Serio? Nie. Gdzie wpadłem? Nie gadajcie, to już jest wbita do jego kuboida. To w takim razie, który to jest, powiem, 34. No spróbuję się wbić gdzieś mniej więcej tutaj. Obok tego. Pyk. Będzie tutaj wbita, czy nie? Gdzie jesteś, Sekty? Jesteś? O. Tu. No, jestem. Dobra. Dobra, okej. Okay. Spadnie ten rzucak, czy nie spadnie? Kurde, szkoda. Dara, dawaj, rzucaj teraz te rzucaka. Dawaj. O, dobrze. Tu jakaś woda jest. Ta, tu jest chyba spad, wiesz co? Oj. Ejko. Podbijamy im? Czy podbijesz już? Podbiłeś, tak? Jest jedno życie, jedno życie. Jedno życie, a, no dobra, no to widzicie ludzie. Jak chcecie, to możecie Camperowi przebić gildię 1500 na minus 1500, tutaj macie kordy. Jedno życie nie zostało i tutaj się spadł i kompletny na dół. W sumie tutaj nawet nic za to, że tego Gryfa nie zrobimy, oprócz tego, że tutaj po prostu wbijemy. Popatrz, oni tutaj, no, tak jakby nic już nie mają. Ktoś im wcześniej po prostu wbił. A co to jest? Po co jest ta tabliczka, tej nie będę czytał, bo to jest dosyć wulgarne, a odcinki muszą być kulturalne, tak samo jak live'y. Nie pod... Tak! Dobra! Tak! Czy Sekty to widzisz? Tak, bardzo dobrze, zniszczymy im to. Tak, sobie głowę zombiaczka wzięli. Nie, tak nie może być. O, skrzynki to są jakieś. Dobra, ja im to niszczę, nie będzie głowy zombiaczka, żeby nie podglądać. Tfu. Gdzie to są skrzynki? Gdzie? A tu mieli bacona chyba, czy coś. O, gdzie masz? Tu są skrzynki. Gdzie ty jesteś? A, tutaj, dobra, to dawaj, ja rzucam tutaj, a ty rzucaj z tamtej. Czekajcie, będą sety. O, są sety! Ta? Ma sety? Nie. Ta, ja mam sety w tamtej skrzynce, no. Co robimy? Bierzemy, czy co? Sprzedajemy. Dobra, to weź się sprzedawaj, bo mi się to takie raczej nie przyda. Czy tutaj coś jeszcze jest, nie? Tu są jakieś raczej nogi. Ale tak jak mówię, no, wbita po samym... Toż sam fakt, że tam jest moja głowa, to myślę, że to się opłaciło. Nie ma mojej głowy, kurde. Jeszcze będą pisali S Lizu. Ajajaj. Jaki miał nick ten gościu? Gehawexu? Coś takiego? Info WK. Żebyście nie mówili od razu, że wbiłem do gildii Campera, kiedy ich nie ma online. No ale niestety nie mam terminu i nie mam czasu, kiedy to nagrać odcinek. I wziąłem tak na szybko Sektiego. Jest 20.16. Dzisiaj jest poniedziałek, 9 kwietnia, więc wiecie, tak na szybko dosyć nagrywana akurat ta wbita, bo tamte miałem nagrane wcześniej. Czy coś jest w tych skrzynkach? To jest pytanie. O kurde, nie mogę... Nie, tutaj nic nie ma raczej. No, no, tu nic nie ma oprócz kobla, a tutaj? Tutaj, tu też nie ma. No, no, tu nic nie ma. Także co, ty to sprzedajesz? Tak. Sobie te sety, czy jeszcze tu jest jakaś wbita? Tu jest coś jeszcze. O, tam jest kolejna.
Jeśli nie jesteś... To nie są oni tutaj tabliczki mają. Ej, tu są Dobra. Jakieś inne itemy. Dawaj perłki tutaj do mnie. Dobra. Pa to, ale tu... No, bieda jakaś. Ale w sumie dużo rzeczaków nie zmarnowaliśmy. Ale tak jak mówię, nie, sam fakt, że była tam moja głowa, więc wbita się opłaciła. Nie będą tam pisali jakiś nie podglądać jeszcze, więc co? Sekti, myślę, że się możemy pożegnać w tej gilli kampera i zapraszam was po prostu już do ostatniej gilli. Także lecimy. Dobra morteczki, ja już jestem tutaj pod pierwszą gilią, jest to gilia Real. Dzisiaj jest wraz ze mną Megzi, przywitaj się Megzi. Dzień dobry. O, no Kuba jest, jak widzicie ta gilia ma tutaj bacona. Żeby się dostać w to miejsce, musieliśmy tutaj cyknąć parę pereł, bo nie mogliśmy trafić. Także, nie wiem, wbijamy do bacona, czy wbijamy może żółwikiem? Chyba żółwikiem pierw, co? Mamy dużo rzucaków, ja wam tutaj pokażę, mam stack i 40 rzucaków. Już trochę wykorzystałem, ale ten fragment jak wbijałem się do innej gili pojawi się na końcu, bo to niestety tak musi być. Ale dobra, mniejsza o to, widzę, że tu już będzie pierwszy problem, bo mają dwie ten... No właśnie, trzy pary stoniarek. Także, no, trzy rzucaki źle to na sam start, ale dobra. I ta woda, boże, ta beznadziejna woda, chodź tu, dawaj. Wjedź do mnie, o, lecimy na dół. Także bit, gita siemanko. O, elegancko. Mam Perwa, nadzieję, nie że... Dawaj, serio? Perwa, nie Aha, okej. Okay. Mam nadzieję, że ta gilia będzie tutaj po prostu skrywała w sobie jakieś zarąbiste itemy, no bo mają jednak bacona, więc myślę, że itemy też powinny być naprawdę mega, mega. Co ty sądzisz, Megzi? Będą mieli spokój temy, czy nie? Zapewne tak. No, Megzi sądzi, że będą mieli spokój temy, także będą mieli spokój temy. Jeśli chcecie wygrać w tym odcinku premkę, pewnie już to mówiłem, musicie dobić tutaj 1000 łapek w górę. Zostawić suba, łapkę w górę wraz z dzwoneczkiem. Już widzę jeden problem. Czemu mi te rzucaki rzucą tam w bok? Co jest grane? Ej, nie mogę tutaj rzucić tego. Aha, okej, okay. Dobra, to będę po prostu wbijał od boku. Zmarnowałem parę rzucaków, ale no mniejsza o to, możemy się pobawić tymi rzucakami, bo mam ich sporo, naprawdę sporo. Także co, lecimy dalej sobie po prostu w sumie. Megzi, weź coś mów, bo tak głupio mi, jak ty jesteś na kanale, nic nie mówisz, nie? No, jakby ktoś pytał, bo teraz będzie pewnie będzie ci pisali w komentarzach zombie, zombie, jak chcą nagrać odcinek. No jest tylko na to jeden sposób, trzeba ze mną grać w gilli i tyle. No, aha. Okej, okay, dobra, rzucam rzucaka, może rozwali tego psa. Więc jeśli jesteście w mojej gildii, która jest z donatorami, wtedy macie właśnie taką szansę, żeby nagrać ze mną odcineczek. No bo tak, no to dosyć ciężko, bo no nie biorę po prostu jakichś tam osób, wiecie, z live'a czy coś w tym stylu. Bo właśnie ma być to, że są na odcinku, to właśnie ma być nagroda dla tych osób, które wyślą tego donata i po prostu grają ze mną w gildii. Grają ze mną w gildii, bo tutaj popełniłem błąd, kurczę, Felek. Mam dzisiaj jakieś problemy z wymową, ale trudno, trudno, no czasami tak jest. Tylko martw mnie to, że te rzucaki jakieś tak beznadziejnie dzisiaj lecą. Co jest grane z tymi rzucakami? Ej. What the f... Co jest grane? Dlaczego te rzut... Patrz to! Lol, ej, ludzie, napiszcie mi w komentarzu, co się dzieje. Ej, dlaczego one lecą w ścianę? Ej, wow. Teraz dopiero rzucak dobrze spadł, a tak leciały w ścianę. O, teraz... Nie, no nadal... Dobra, nie kumam. Nie mam pytań, co się dzieje z tymi rzucakami dzisiaj na odcinku. Jakiś przypiks. No i patrz, znowu poleciał w ścianę, w lewo. Co jest grane? Ej, no, no brawo. Weź stąd wycykaj perłę. Czemu tu zeskoczyłeś? Ta, i rzucił 20 perł. Czemu w sumie nie? Dobra. O, jestem przy spadzie, także... No, można zaliczyć wbite do pierwszej gili za udaną. Teraz pytanie, jak tu rzucić rzucaka? Dobra, w taki mniej więcej sposób. I patrzcie, rzucam go na dół, a rzucak leci do góry. Także nie polecam. No i co? Już widzę, że kuboid mają na dole zarąbisty. Także ludzie mi mówią ciągle pod odcinkami: zombie, zombie, pokaż co skrywają te gilie w skrzynkach. No, ta gilia chyba to jest w pierwszych Może dwóch skrzynkach nam. No to chodź tu. Ta gilia w pierwszych dwóch skrzynkach niestety nic nie skrywa. No ale może w następnych co będzie skrywała. Co ty sądzisz, Megzi? O panie! O panie! Pa, to ile itemów, jesteśmy ustawieni. Stary. Nie? Tutaj kolejne itemy i tu kolejne itemy. Ja pierniczę. Co jest grane? No ja też nie przyszykowałem endera, ale trudno. Trudno, czekać. Czy mam jakieś miejsce w enderze? Nic nie mam, żadnego miejsca w enderze nie mam kompletnie, także no lipa, te itemy niestety znikną, ale my w kubojcie też mamy dużo itemów, więc myślę, że za dużego płaczu po prostu nie będzie za tym, że tego nie wzięliśmy. Czy tu jest jeszcze jakiś pokój? Tu jest jeszcze jakiś pokój. Dobra, obczajmy to. Wezmę jeszcze jednego rzucaka i rzucę po prostu.
Pyk. A, wziąłem 5, no tak. To nie jest jeden rzucak. A, jest tu skrzynka jakaś. Dobra, masz miejsce? No coś, może jakieś emeraldy tu wypadną. O, kolejne sety, patrz to. Ile setów? Pa, tu jakieś dwie... Ty, Mexipa, twoja głowa. Ja mam inną głowę. Ja ci mówię, patrz, będzie głowa Mexiego. Ej, hakera, hakera pozu głowę znaleźliśmy. To jest głowa... I trzeszym. Ej, haker Bonzo, to jest osoba z mojej gildii. Patrzcie, ja wam pokażę. Czekajcie, może jeszcze aż mi się uda. Gdzie jest ta głowa? Tutaj. To została sprawdzona. No, bez kitu. O, teraz jest haker sprawdzany, bo on też miał z nami nagrywać. Patrzcie, ja wam pokażę. O, haker Bonzo 1-3, patrzcie. Wpisuję info, moja gildia. I tu jest haker Bonzo 1-3-7. Więc wbita do gildii Real po głowę naszego zawodnika z gildii. Także my się z wami żegnamy. Znaczy, żegnamy. Zapraszam was po prostu do oglądania wbity. Wbity do kolejnej gildii. No właśnie, przenosimy po prostu się do innej gildii i tyle, więc mam nadzieję, że zostawiliście już łapkę w górę i subskrypcję, także widzimy się przy następnej gildii, pozdro. Dobra mordeczki, my już jesteśmy tutaj przy ostatniej gildii, jest to gildia Mraz. Jest ich dwóch online, jest Alienix oraz Krzychu.pl01. Także co sekty, wjeżdżamy tam i musimy ich zabić, nie ma innej opcji. Tak. Ja sobie tutaj jeszcze zjem koksa tutaj, wiecie tak, że miał jakąś nad nimi lekką przewagę. Zobaczymy, czy oni w ogóle się do nas wyjdą klepać. Jak wyjdą, to będzie super, a jak nie, no to... No to będą mieli wbite i tyle, wiecie, także nie będą broniku była. Tylko mnie martwi to, że zobacz, ile oni tu mają stoniarek, to jest po prostu... Tak. O kurde, teraz które? Tutaj, tutaj, no, rozkopałem. Tu są dobre już, na lewo. O, patrz, i mamy już zejść na dół. Nie, to jest Ender Chest. To jest Ender Chest. To może jednak nie mamy zejścia na dół? Ja sobie też zjem koksa. Dobra, tu będzie zejście na dół, okej. Okay. No, powiem tak, stoniarek to nie mają od zawalenie, że tak ujmę to. Tu są znowu Ender Chesty, tu Ender jest Ender Chest. I ja pierniczę, patrz to ile tu jest tych wszystkich zejść. Tu jest. No, no, już rozwaliłem właśnie. EC, no może gdzieś tutaj nam trochę ułatwią to wbite, czy nie? Jest? Ha. Czy oni czyżby oni po prostu mieli, że... Homa. Homa. Chyba na to wygląda, że oni po prostu mają homa. Lub gdzieś mają tutaj może zejścia tutaj, czekaj. Sprawdźmy to. Nie no, jak będą mieli homa, to trochę przypał. Że tak powiem. I uwaga. Nie, tu są wszędzie ender chesty. Co o tym sądzisz? Nie wiem właśnie. Ja pierniczę. Wiesz co? Nie ma innej opcji, ja im nie odpuszczam. Wjeżdżamy tam na dół. Po prostu wbijemy bokiem. Zacznę, czy nam się uda. Jak nam się nie uda, to trochę lipa. A jak uda, to będzie super, wiecie, cud miód i w ogóle wszystko co najlepsze. Także co? Ma, ile masz rzucaków? Jednego, nie? Jednego, no. A zacznę, może wziąć skita? Ja chyba wezmę skita. O, mogę wziąć skita jednego. Dobra. Nie, nie mam. O, pa, pa, są pod nami, obydwóch. Dawaj koksa. A nie tak daleko. No, no, nie tak daleko. W sumie, ile to może być kratek? Z 20? 10. No, 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 coś koło tego w sumie, no, no, patrz, patrz. Tam jest ten Krzychu.pl01 oraz ten Alienix. To w sumie będzie eleganckie, jakbyśmy tak wbili na łeb. Jeszcze, żeby awka mieli. O, no, to już by było super. I łatwe kile na odcinku. Dobra, mniejsza o to. Ważne, żeby ich teraz zabić. No, mi się wydaje, że oni chyba awczą, wiesz? Ej, nie, oni sebry chyba awczą. Kurde, szkoda, że to TNT rozwala niestety tylko po jednej kratce lub czasami no, się zdarzy, że dwa. W przypadku, gdy jest to po prostu dirt. Tam jest obsidian. Gdzie? Tu, pod tym. Oj, kurde, to lipa. Dawaj, ale goście się zdziwi. Ta, jest, pa. Pa chłopa, nice, zrobiliśmy go. Nice, nice. Dawaj, mogę tam tego zabić, następnego? Tak, dobra. Dobra, następnego jak zabijam. Tu jest. Gdzie? Perełkę. Dobra. Ten jest mój, zostaw. Dobra. Ale zabity jest gildia Mraz, także widzicie, nie opłaca się jawczyć na dragonie, bo... O, no i dzisiaj raku dostałem. I co? Stary, coś czuję, że to jest najlepsza gildia w historii, do której wbiliśmy. Patrz to. Rozwalamy to. What the fuck? Co jest grane? LOL! Dawaj tu. Ja pierniczę. Czaj to, ile to jest itemów? O kurde. Co? Emeraldy, stręcze. Co tu jest grane? Nie, no. Pita do takiej gildii, ludzie się za... Nie.
Patrzcie, ile to jest itemów. Nawet nie ma miejsca, co z tym zrobić. Stary, sprzedajemy to chyba szybko, co? Sklep? Nie. Wchodzimy i to mamy ludzi z gildii. Ja pierdzielę, ile tu jest itemów, ale to wszystko poznika za chwilę, weź to, ja to, ile tu jest boyfarmerów, bierz boyfarmery, ja biorę boyfarmery, najcenniejsze. Jakieś jakieś kopacze fosy, o kurde. Teraz jestem zszokowany, przysięgam, no. Nie spodziewałem się, że wbita do tej gili będzie po prostu tak kozacka. To ludzie za taką wbitę się po prostu należy łapka w górę. A sam jeszcze? No nie wiem, zobaczę. Czekaj, szkoda, że miał kopacze fosy. To, są jeszcze, znaczy są skrzynki. Dobra. Okay. Dobra, to cykam do ciebie perłę. Tu chodź. Gdzie? Tu, dobra. Co, gdzie rzucam? Gdzieś tutaj mniej więcej rzucam. Zobaczmy, czy będzie coś jeszcze ciekawego. O, gildia jest mega kozak. No tu już takich itemów aż boskich nie ma. No ale tam to jest po prostu miazga, co tam w tamtej części kuboida. 19 case'ów miał jeden. No to jest też tos. Kurde. To na odcinek wylosujesz. O, na live w sumie wylosuję. Jakby ktoś będzie live, pamiętajcie, live są praktycznie codziennie, więc was zapraszam. Pamiętajcie o tym dzwoneczku. Jak ktoś dotrwał do tego momentu, napiszcie w komentarzu rzucak. O, rzucak napiszcie w komentarzu, będę zadowolony. Ja chyba sobie tą skrzynkę setów, co tutaj jest. Gdzie kościół? Pokaż. Tu. Tą skrzynkę z setów, to ja sobie ją przeniosę do kuboida, tepnę tu kogoś czy coś w tym stylu. I tutaj macie kościół, więc możemy jeszcze odprawić modlitwę szybką. Dawaj, modlitwa. No, także modlitwa odpalona, więc odpalona. Zrobiona, także ja wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Był ze mną dzisiaj Sekti oraz wcześniej był Koksu i Mexi, także co? Mam nadzieję, że zostawiliście łapkę w górę. Pamiętajcie, że jeśli dotarliście do tego momentu, napiszcie w komentarzu rzucak. No i co? Do następnego odcinka. Piona! Cześć!